Witam was ponownie ciąg dalszy moich wspomnień tylko teraz to już może nie będzie tak bardzo chronologicznie co po prostu będą to takie pojedyncze przykłady z różnego okresu mojej pracy w Stanach Zjednoczonych na przykład chciałem wam opowiedzieć o Marku Michelu Marek Michel to był kierowca którego spotkałem przypadkowo w drodze jadę sobie ciężarówką, mam włączone w CB radio i, i słyszę w radiu nie wiem, chyba byłem na polskim kanale nawet myśmy tutaj używali, Polacy używali chyba 25 kanału na CB radio i słyszę w radio, hej przyjacielu słyszysz mnie tu mówi Marek Michel, ambasador kultury polskiej w Ameryce no i zacząłem z nim rozmawiać co się okazało, że to jest facet o którym no wtedy nie skojarzyłem w ogóle nazwiska, imienia, ale on po prostu miał polskie audiobooki na, na różnych płytkach i innych nośnikach i pożyczał je innym, nagrywał. Jeździł w firmie Stevens Transport, na etacie był, ale miał taką tabliczkę, jakby jak dawniej na budynkach, dalej na budynkach są emaliowane. Tabliczki z herbem polski. I on miał taką tabliczkę, którą przyczepiał zawsze z tyłu na naczepy, żeby, żeby mieć znak, że jest Polakiem. I zaczęliśmy rozmawiać. Spotkaliśmy się, znaczy gdzieś zjechaliśmy na bok, zaczęliśmy rozmawiać, i wtedy go skojarzyłem. Marek Michel, jak ja byłem w liceum, to on studiował w Krakowie na Akademii Rolniczej, chyba nawet, do ile pamiętam. I po, miał szalony pomysł, żeby na motocyklu WSK objechać świat dookoła. Zdobył tam jakieś fundusze w miarę możliwości od, od Związku Młodzieży Socjalistycznej czy z jakichś innych możliwych źródeł. Nie było tego wiele. Dostał paszport i pojechał na WSC. To jest, przypominam, 125, która ma 6 koni mechanicznych i która ma to do siebie, że się psuje, co. Co chwilę, sama z siebie, taka włoska, to się psuła sama z siebie. Nie mógł Marek przez Związek Radziecki przejechać wtedy, bo nie dostał zezwolenia, ale, ale pojechał przez inne kraje, łącznie z tym, że jadąc przez do Australii, jak jechał, no tak, mówiłem, miał niewielkie pieniądze. Ta relacja w PRL-u, bo to mówimy o latach 70., Złotówki do dolara była taka, że, że no dla Polaka ten zachód był niezmiernie drogi, więc jak się dowiedział, ile by kosztował transport motocykla do Australii, no to to było zupełnie poza jego zasięgiem, więc niewiele myśląc, a może wiele myśląc, wymyślił, że rozbierze ten motocykl, silnik weźmie jako bagaż podręczny, a resztę spakuje, owinie papierem, owinie sznurkiem i nada na zwykły bagaż. I w taki sposób przetransportował motocykl do Australii. W dzisiejszych czasach obawiam się, żeby to nie przeszło w taki sposób. Ale Marek właśnie, ja pamiętam, jak właśnie w latach 70. czytałem o nim artykuły w prasie, jak, jak w Dzienniku Polskim wechu Krakowa pisali o, o studencie, który objechał świat na motocyklu. I potem Marek wyemigrował do, do Stanów Zjednoczonych, mieszkał w Kalifornii. Miał piękną córkę, która została Miss Polonia, Kalifornia nawet. Potem życie prywatne mu się potoczyło troszkę gorzej. Rozwiódł się ze swoją żoną i, i był samotnym kierowcą ciężarówki, jak, jak go spotkał. Dał mi wtedy też kilka płytek CD, na których, czy DVD, na których były nagrane jego podróże późniejsze, jak jeździł. Już na jakiejś Jamasze 650 jeździł tam, był w Mongolii, był w Południowej Ameryce. Marek był w ogóle pierwszym chyba polskim, no, nie można powiedzieć youtuberem, bo youtuba jeszcze wtedy nie było, ale podróżnikiem, który nagrywał swoje przygody. No, i chciał je opublikować, ale troszkę mówił, że sobie nie radzi z tym YouTube'em, nie bardzo wie, jak to zrobić, i dał mi te płytki. Poprosił mnie, że ponieważ ja mam kanał na YouTube, żebym ja, żebym ja to zrobił. Trochę zrobiłem sam, a, a potem jak Marek zmarł, bo Marek zmarł 10 lat temu, jakby w moim wieku mniej więcej, zmarł, i wtedy sobie przypomniałem, że nie wypełniłem jeszcze tej jego prośby. I tutaj mieliśmy takiego przyjaciela, który mieszkał w Czeskiej Republice, Polaka, który powiedział, to słuchaj, to ja się tym zajmę, przyczyń mi te płytki. Dałem mu te płytki i on, i on te płytki opublikował. Zrobił serię filmów z Markiem Michelem, pokazującym te jego dawne podróże. Także u mnie na kanale jest cała playlista, więc na końcu mojego filmu dzisiejszego podlinkuję wam tą playlistę. Warto zobaczyć, warto popatrzeć jakiego mieliśmy. Podróżnika ciekawego, ciekawego faceta. Też yy, wielkie, wielkie uznanie dla, dla żony Marka Michela, tej, z którą się rozwiódł, jak Marek się rozchorował, miał, rozchorował, miał wylew i, i wymagał stałej opieki, to jego była żona wzięła go do siebie i się nim opiekowała. Także wielki szacunek dla tej pani, której nie byłem nigdy nie miałem okazji poznać, ale ale mał mnie wielki plus za to, że zaopiekowała się byłym, byłym mężem w takiej sytuacji, bo wtedy wtedy naprawdę się poznaje, czym jest prawdziwa miłość w takiej, w takiej sytuacji. Miłość, nie tyle miłość serca uczucia, co miłość czynu właśnie. Także duży plus dla, dla, dla żony Marka Michela. To tyle chyba, o Mareczku, co wam mogę powiedzieć, no jedno przy okazji wtrącę tutaj. Marek no, miał trochę nadwagi, palił papierosy, miał, miał wylew i, i to było przyczyną jego śmierci, przynajmniej pośrednią, więc dbajmy o swoje zdrowie, dbajmy, odżywiajmy się w sposób naturalny. Ja tu nikogo nie chcę przekonywać ani do keto-diety, ani do wegańskiej diety, ani do w ogóle do żadnej diety. Ja Was wszystkich chcę przekonać do zdrowej diety. A zdrowa dieta to jest unikanie przetworzonych produktów i unikanie cukru. Nie jest cukru, nie jest słodyczy, nie jest słodzików nienaturalnych, nie jest żywności przetworzonej. Moja dieta, jak już Wam wspominałem nieraz, to jest po prostu właśnie taka, tylko ja jeszcze unikam w ogóle węglowodanów typu. Skrobia, ziemniaki, chleb, makaron, jem po prostu zielone warzywa i mięso. I, I to jest naprawdę zdrowa dieta. Polecam. Co myśmy tu moglibyśmy jeszcze wam powiedzieć? Jedna z rzeczy, którą zawsze pilnowałem w moim życiu, to jest: ja nie lubiłem trzymać ciężarówki na wolnych obrotach, a to jest taki amerykański zwyczaj. Tutaj Amerykanie, niektórzy, niektórzy mam wrażenie, że jak Kupuje nową ciężarówkę, odpala ją to i nigdy nie gasi. Ja rozumiem, że jak jest bardzo zimno albo bardzo gorąco, to trzeba się chłodzić. Tutaj, webasto nie jest, nie jest popularne webasto w Ameryce. Częściej są y, używane tak zwane y, Apu, Auxiliary Power Unit, czyli mały dieslowski silniczek jedno- albo dwucylindrowy, przyczepiony do ramy, który. W lecie, grze, chłodzi, w lecie chłodzi, a w zimie grzeje w środku kabin. Ale na razie to jest dość drogie drugie urządzenie. Po drugie, to hałasuje nie mniej niż ten duży silnik w ciężarówce. Oszczędza paliwo, bo to tam paliło chyba jedną dziesiątą galona na godzinę, gdzie, gdzie ciężarówka paliła dwa galony, znaczy pół galona na godzinę paliwa, więc dwa litry. Więc. Ja nigdy nie, nie myślałem nawet o zamontowaniu czegoś takiego. Niemniej jednak, Amerykanie, wielu Amerykanów nie wyłącza silnika, nawet gdy są warunki wręcz idealne do spania w samochodzie. Nawet jak w nocy jest powiedzmy 15 stopni Celsjusza, to ciągle widać ciężarówki stojące na wolnych obrotach i du, 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 du. Ja praktycznie nigdy tego nie robiłem. Znaczy, jak potem sprawdzałem na Komputerku pokładowym, ile godzin silnik pracował na wolnych obrotach, to z tego wychodziło, że w roku 7 do 10 nocy przepracował silnik na wolnych obrotach. Więc to musiały być naprawdę ekstremalne takie dni się czasami zdarzają. Jak człowiek musi e, spać w Arizonie, jak w nocy temperatura spada do 35 stopni Celsjusza, no to no nie da się spać w takich warunkach. Czy w zimie czasami ta temperatura spadała poniżej 15, 10, 15, poniżej zera, no to wtedy też ten silnik pracował, bo głównie, głównie dlatego, że się bałem, że nie odpali, bo o siebie w kabinie się nie martwiłem, bo w lecie po prostu się uchyla okna, włącza wiatraczek i to bardzo dobrze działa. W zimie z kolei używałem elektrycznego prześcieradła. miałem osobne akumulatory głównie po to, żeby tam laptopa sobie napędzać nimi, więc nie bałem się, że mi się wyczerpie akumulator, tylko na noc rozłączałem te akumulatory, podłączałem elektryczne prześcieradło do tych, nie do tych służących do rozruchu samochodów i, i grzało elektryczne prześcieradełko. Przykrywałem się ciepłym śpiworem i, i to naprawdę, naprawdę dobrze działało. A, a jakie oszczędności? No, jeżeli przez noc samochód spalił nie wiem, 10 galonów ropy, a ropa była po 4 zł, to było 40 dolarów za noc, czyli no powiedzmy 30 dolarów za noc, czyli yy, za tydzień to by było 200 dolarów, czyli jak mamy 50 tygodni w roku to by było 200 razy 5, to jest 1000 razy 50, to jest 10 tysięcy dolarów. No, nawet do 10 tysięcy dolarów można było puścić z dymem. Nie gasząc silnika. Niech to będzie 5000 dolarów. To jest ciągle konkretna bardzo suma. To jest taka sumka, za którą można dużo ładnych rzeczy kupić, więc, więc naprawdę warto było, warto było oszczędzać to paliwo. I jakoś mnie zawsze irytowało to. Tylko wiecie, co było najgorsze? Jak człowiek stanął w trokstapie, uchylił sobie okienko, włączył wiatraczek. Ja spałem na górnym łóżku i górne łóżko miało w Kenworcie. Odsuwaną szybkę. Parkuję na stanowisku obok druga ciężarówka, której kominy się kończą koło mojego okna, i on oczywiście nie wyłącza silnika. I nie dość, że mi tam hałasuje, to jeszcze dym z jego komina wali mi prosto do, do, mojej, do mojej sypialni. Także zdarzyło mi się wielokrotnie, że ja już jak zaparkowałem na noc, to po prostu musiałem zmienić miejsce. Zresztą to też ciekawa rzecz, którą zauważyłem. Wjeżdżam na olbrzymi parking w trakstopie, nie ma ruchu dużego, staję na odludziu kompletnym daleko z tyłu. Zajeżdża za mną, pół godziny po mnie przyjeżdża inna ciężarówka, ma taki sam wielki, olbrzymi parking i co robi? Jedzie dokładnie w moim kierunku i parkuje tuż koło mnie równolegle. Nie mógł się chłop stanąć gdzie indziej. Naprawdę, kierowcy to tak lubią w kupie, żeby tak było ładnie, jeden koło drugiego. No jak jest pusty parking, to nie musimy sobie przez okno zaglądać, co kto ma w kabinie i, i smrodzić tymi, tymi spalinami. A najgorzej było, jak była naczepa do przewozu żywca jak przyjechał taki z, z żywymi świnkami. Taki to nawet mógł silnik zgasić, a i tak mnie obudził, bo, bo smród, jaki był od tych, od tych przyczep, był no, nie do wytrzymania. Nie dało, nie dało się spać w takich warunkach. I mówiąc o moim kanale YouTube i, i o moim zaangażowaniu w social media, e, początki były dość zabawne, bo laptopy. Jak się pojawiły na początku, no to kosztowały po parę tysięcy dolarów. 3-4 tysiące dolarów kosztowały najtańsze laptopy i oczywiście nie stać mnie było na taki laptop, ale y, ja się tak szybko uzależniłem. To już był przełom wieków, lata 1990 jeszcze, jak ja już spędzałem całe noce na czatach w komputerze i jak byłem w trasie. To mi tego brakowało. No, były kafejki internetowe, ale, ale to była droga zabawa. W Ameryce płaciliśmy. Był taki, pamiętam, na poprzednim filmie mówiłem, jak jeździłem z Milwaukee przez Chicago do Miami. Jak jechałem do Milwaukee po ten ładunek, to tam był Petro, gdzie była troksta marki Petro, firmy Petro, gdzie była kafejka internetowa. I tam się zatrzymywałem na parę godzin, żeby sobie właśnie poczatować. Tylko tam się płaciło 4 dolary za godzinę za, za tą kafejkę. Więc jak się człowiek zatrzymał na 5 godzin, no to dwie dychy trzeba było zapłacić, żeby sobie posiedzieć przy komputerze. To Nie było to takie tanie jak, jak teraz, gdzie mamy te gigabajty wręcz, wręcz za darmo. W związku z tym kupiłem sobie komputer do ciężarówki. Ale kupiłem sobie desktopa. Miałem normalnego desktopa w ciężarówce z normalnym monitorem. No raz, że te desktopy były większe niż dzisiaj, a monitor jak wyglądał? No to niektórzy z was pamiętały, jak dawniej wyglądał mój. Największy to był ten monitor, bo, no bo to nie było wyświetlacze takie LEDowe, owe tylko to był jak telewizor z lampą kineskopował. I to było może z przodu nie był taki duży, ale na głębokość to on był dwa razy większy i. I ja to targałem ze sobą w ciężarówce. No w ciężarówce nie mogłem tego używać, bo nie miałem takiego prądu, żeby, żeby to zadziałało w ciężarówce. Ale jak stałem w Nowym Jorku na lotnisku i czekałem na ładunek, a tak jak mówiłem, czekałem czasem 2-3 dni, w biurze dyspozytora były parę wolnych biurek, bo biuro było duże, a pracowników było tam tylko chyba trzech w środku. Więc targałem ten cały swój sprzęt, układałem go, podłączałem się do sieci biurowej i siedziałem sobie w biurze od rana do wieczora, właśnie czatując, czy serwując, czy w ogóle korzystając z internetu. Szef to tolerował. Inna ciekawa rzecz, o której chciałem powiedzieć, jak jeździłem, to nie było z lotniczymi ładunkami, ale byłem gdzieś w Ameryce i dostałem ładunek, który. Broker zaznaczył, że nie może być w naczepie, która ma prześ... przeźroczysty dach. Ja miałem naczepę z plastikowym dachem i ten dach, no, on, on nie był jak, jak szyba okienna, było matowe, biały, matowy plastik, ale po prostu słońce świeciło. Nie wiem, czy to była cebula, czy to były jakieś sadzonki drzew. W każdym razie no, f... broker powiedział, że nie załadują naczepy, która. Która przepuszcza światło. A ładunek dobrze płaciła, żadnego innego nie było, więc powiedziałem, że oczywiście, że mam naczepę taką, że nie przepuszcza światła. I potem był problem, co zrobić. No i stwierdziłem, że pojadę do Home Depot, kupię jakieś panele i te panele przykleję do sufitu, żeby nie przepuszczały światła. I, i jak pomyślałem, tak zrobiłem. Nakupiłem tych paneli, kupiłem nawet drabinkę i, i przyklejałem to do sufitu. Bardzo fajnie to wyszło, tylko że to było parę godzin ekstra, żeby, żeby oszukać system i pojechać po towar z nieprzeźroczystym sufitem w dachu. Mówiąc właśnie o tamtych czasach i o tamtych ładunkach, to też była taka przygoda, że byłem w Wajdaho. i... Do Idaho wtedy chyba pojechałem w ogóle z krochmalem, co mnie, zawsze mnie to rozwalało. Dlaczego ja wożę krochmal do Idaho? Idaho to jest stolica hodowli ziemniaków w Ameryce, a krochmal, jak wiecie, to jest mąka kartoflana, a krochmal to się robi z ziemniaku. A ja przywiozłem 20 ton krochmalu z Charleston w południowej Karolinie do, do Idaho. I pytam się tych ludzi, dlaczego dlaczego ja tu przywożę krochmal, który zresztą był wyprodukowany w Belgii, belgijski krochmal, który statkiem przypłynął do Charleston, ja wiozę do Idaho. Oni mówią, bo taniej, bo taniej jest nam kupić taki krochmal w Belgii niż produkować własny. I myślę, że oni go po prostu przesypywali do innych opakowań i sprzedawali jako, jako swój własny. To była taka praktyka dość popularna w Ameryce, bo też woziłem z Oregonu cebulę na przykład do Widali w Georgii Miejscowość Widalia w Georgii tak słynie z produkcji cebuli, że nawet mają własny gatunek cebuli, który się nazywa Vidalia Onion. I przywiozłem do nich cebulę z Oregonu. I pytam się też, no jak, to, jak to jest, że Wy kupujecie w Oregonie cebulę tutaj do, do Georgii? No, kupujemy, bo, bo naszą już sprzedaliśmy, więc tą z Oregonu przesypiemy do innych woreczków. Przylepimy nalepkę Widalia Onion i, i się sprzeda. Zarobi się, na tym to polega, na tym polega biznes właśnie. Więc czasami tak to, tak to wyglądało. A mówiąc właśnie o Idaho, to z tego Idaho kiedyś dostałem ładunek krowi skór. Krowie skóry, które miałem zawieźć do Connecticut. I no, i pytam się brokera, jak to wygląda. On mówi, nie, to wygląda dobrze. To są takie plastikowe, duże pojemniki. Oni te skóry w tych pojemnikach trzymają. Tego nie trzeba ani, ani chłodzić, ani nic. Ładunek dobrze płaci. Nic się nie przejmuje, wszystko będzie dobrze. No to wziąłem ten ładunek. Załadowali mi trochę. Cuchnęło w tym miejscu, gdzie mnie ładowali. No, ale załadowali, zamknąłem i, i jadę. Wieczorem. Jak się zatrzymałem na pierwszy nocleg, wychodzę z auta, patrzę, a ja mam takie stalaktyty wiszące. Z mojej naczepy zwisały takie sople, mocno śmierdzące jakiejś gęstej substancji. No ale to co było zrobić? Jadę dalej. No, po, po paru dniach dojechałem do Connecticut, pojechałem z tej fabryki. To była fabryka żelatyny. Oni robili żelatynę z tych, z tych krowich skór. Ale okazało się, że te plastikowe pojemniki nie były szczelne, a ta skóra już była w stanie rozkładu, i, i to zaczęło wyciekać, i, a w naczepie miałem drewnianą podłogę. Więc jak to zaczęło wyciekać i cieknąć po tej podłodze, i szparami się wylewać na zewnątrz, to mi tak zapieprzyło podłogę, że mimo, że ją zaraz po wyładunku pojechałem na myjnie, myliśmy ją tam ciśnieniowo różnymi chemikaliami. To potem i tak przez parę tygodni mi śmierdziało. No, stopniowo, stopniowo śmierdziało coraz mniej, ale, ale wydałem kupę kasy na mycie tej naczepy ponownie, jeszcze raz, jeszcze raz, i jeszcze raz, bo zdarzyło mi się, że straciłem parę ładunków, bo przyjechałem po towar, cofam pod rampę, a ci, co mnie mieli załadować, wchodzą i kręcą nosem i mówią: Nie, nie, my tego. My tego proszę pana nie załadujemy, bo nasz towar przejdzie tym zapachem i to nie wygląda, to nie wygląda tak dobrze, więc nigdy więcej krowich skór, które miały być przerobione na, na żelatynę nie woziłem. Wspomnę tam jeszcze, wam jeszcze o jednym ciekawym przypadku, jak miałem ładunek do no gdzieś w północnej Karolinie, we wschodniej części północnej Karoliny Zajechałem tam w piątek po południu Powiedzieli, że niestety nie mogą Nie mogą mnie rozładować dopiero w poniedziałek No ale to już było tak niedaleko domu, więc y, Myślę, no co by tu zrobić Nie chce mi się jechać całym ciągnikiem do domu Całym zestawem do domu i wracać w poniedziałek Bo to jest y, 300 km w jedną stronę, 300 km w drugą Stwierdziłem, wypożyczę samochód i i wrócę tym samochodem w poniedziałek. Na miejscu była taka wypożyczalnia e, starych gratów. Nie, nie jakaś sieciówka duża, tylko ktoś miał taki biznes. On miał kilka punktów w północnej Karolinie, ale, ale miał zwykle stare, używane samochody. I, no i stwierdziłem, że niedroga firma, więc zrobię coś takiego. Pojechałem do domu. Sobotę, niedzielę spędziłem w domu i w niedzielę wieczór. Jadę z powrotem do tamtego miejsca, skąd wypożyczyłem samochód, gdzie moja ciężarówka na mnie czekała. Dojechałem może 20 mil za Charlotte i samochód się zepsuł. Jeszcze Jacek był wtedy w Charlotte, Jacek jechał ze mną, bo mówi, że się przejedzie i, i tak po rozładunku w poniedziałek miałem wrócić ciężarówką do domu, więc Jacek jechał ze mną. Zepsuła się ta ciężarówka, zepsuł się ten samochód, więc poszliśmy do jakiegoś dinera, do jakiejś restauracji. Dzwonię do tego faceta, no i mówię, że ja muszę być w poniedziałek tam, a zepsuło się jakieś auto, że niech ratuje, niech coś poradzi ten facet. On mówi, nie ma problemu, powiedz mi gdzie jesteś, yy, ja tam dotrę do ciebie i, i cię uratuję. No, byłem pewien, że on wsiądzie w jeden ze swoich samochodów i przyjedzie po mnie. A tymczasem rzeczywiście zjawił się tam za, za dwie, czy trzy godziny. Przyszedł do, tego, do tej restauracji, gdzie siedzieliśmy i mówi: No to chodź, to lecimy. A ja mówię, jak to lecimy? A on mówi: No, bo samolotem przyleciałem po ciebie. A ja mówię: Aha, no Jacek się bardzo ucieszył, bo Jacek bardzo lubi latać samolotem. mówi: No fajnie, lecimy. On mówi: Nie, nie, bo to będzie za dużo, to jest mały samolot. A ty masz tutaj torbę z bagażami, to by był przeważony. Także, no, przykro mi, ale tylko kierowcę mogę zabrać. No, także, ponieważ to nie było daleko od Charlotte, no, to to Jacka przyjechała nie moja żona albo jego żona. Ktoś, ktoś Jacka odebrał, żeby wrócił do domu, a mnie jak usadzał w tym samolocie taka sesna czteroosobowa, to mówi, żebym torbę położył na jednym siedzeniu, ja na drugim, żeby samochód był stabilny. No i wszystko by było fajnie, gdyby nie to, że po pierwsze, to ja się boję latać samolotami, a po drugie, przynajmniej wtedy się bałem, teraz już się nie boję, ale wtedy się bałem, zwłaszcza takim kukuruznikiem małym. A po drugie, on, żeby nie tracić pieniędzy, bo się okazało, że ten facet oprócz wypożyczalni samochodów ma też yy, szkołę nauki, pilotów. On też uczył pilotów latania. Więc, żeby skorzystać z okazji, że musi lecieć gdzieś samolotem, to wziął sobie ucznia i ten uczeń się uczył. Że on nie dopłacił interesu, no bo na tej, na tej szkole zarabiał. Więc lecę małym samolotem, który prowadzi uczeń, który dopiero co się uczy latać, a ja myślałem, że jajko ze strachu zniosę. W sumie cały lot był spokojny, tylko jak lądowaliśmy już na miejscu, to wiał boczny wiatr. Jak na pewno wszyscy widzieliście na, na filmach na YouTube, jak wygląda lądowanie samolotu przy bocznym wietrze, no to, to z, z takiego mojego samolociku to wygląda strasznie, bo to wyglądało jakby ten samolot zupełnie bokiem leciał i sobie myślę, a tam we wnętrzu to było tyle miejsca, to w mojej Hondzie Civic. no to była naprawdę malutka kabinka. Wysokie nóżki i kółka i sobie że jak on tak bokiem leci i dotnie ziemi na tych, na tych szczudłach, na, pod którymi są te kółeczka. To my się wykoprytniemy na pewno i umrę już, i zacząłem, zacząłem się już modlić, no ale okazało się, że nie było tak źle. Samolot wylądował, mogłem na czas dotrzeć do ciężarówki i wrócić, wrócić szczęśliwie do domu. Także tak się skończyła ta moja przygoda. Nie było nie było tak źle, obawiałem się, że, że będzie gorzej. Więc e, to tyle tamtych wspomnień. Tutaj mam jeszcze całą listę, bo tak sobie, wiecie, co sobie przypomnę, coś to sobie zapisuję, bo zwykle to liczyć na samą pamięć, że w trakcie mówienia filmu będę wszystko pamiętał, to nie ma, nie ma co na to liczyć, więc to jest troszkę takie chaotyczne. No ale wracamy do naszych... Lotniczych ładunków i do naszej bazy w Nowym Jorku. Są niezależnie od tego, czy, czy pracowałem w Nowym Jorku, czy w Chicago, to, no to i tak się jeździło głównie Chicago, Nowy Jork, Atlanta i czasami Miami, głównie te trzy lotniska. A mosty w Nowym Jorku były drogie 20 albo 30 dolarów, i tylko mosty były płatne w jedną stronę. Teraz chyba podobno to zmienili, ale wtedy, jak jeździłem, to jak się wjeżdżało Wyrazano bridge na południu Nowego Jorku, był płatny tylko przy wyjeździe. One były płatne dawniej w obie strony, ale stwierdzili, że połowę pracowników zwolnią i będą brali opłaty tylko z jednej strony, bo, no bo ludzie, którzy wyjadą, muszą wyjechać, a którzy wyjadą, muszą wjechać. Więc, jak zapłacą z jednej strony dwa razy więcej, to wyjdzie im na to samo. Tylko właśnie Wyjazd z Nowego Jorku na Verrazano Bridge był płatny, a wjazd był za darmo. Natomiast na północy, tam gdzie jest George Washington Bridge, było odwrotnie. Tam z kolei wjazd był płatny, a wyjazd był za darmo. Więc oczywiście, żeśmy korzystali z tego i e, zwłaszcza jak jechałem z Atlanty, bo, bo z Nowego Jorku trzeba było dość dużo nadłożyć, żeby jechać przez Verrazano. Ale jak jechałem z Atlanty, to wjeżdżałem zawsze przez Verrazano Bridge, a wyjeżdżając z Nowego Jorku, wyjeżdżaliśmy przez George Washington Bridge. Co więcej, żeby dojechać do George Washington Bridge yy, jadąc z lotniska, trzeba jechać tam przez Whitestone Bridge, który też jest płatny. Ale to też się dało objechać, jadąc jednym z mostów na Manhattan, gdzie nie wolno jeździć ciężarówką, ale nikt się tym nie przejmował, bo policja w Nowym Jorku ma yy, większe problemy niż. Niż łapanie ciężarówek, które przez Manhattan wyjeżdżało z Nowym Jorku, żeby nie płacić za most. Więc zwłaszcza jak wyjeżdżałem z Nowego Jorku, bardzo często się wyjeżdżało. Druga, trzecia, czwarta rano, ruchu nie było, więc, więc taki wyjazd był bardzo fajny, bo można było wjechać i wyjechać z Nowego Jorku nie płacąc za grosza. Teraz już się chyba to skończyło, bo teraz już nie płaci się. Przez okienko w budce teraz, już innego rodzaju są elektroniczne opłaty, i pobierane są z jednej i z drugiej strony. I mówiąc o Nowym Jorku, też w tym momencie mi się przypomniała pewna sytuacja. Jadę, jadę na lotnisko, jadę w okolicach lotniska, i tam była taka droga. Która środkiem była autostrada, ale to był parkway, czyli tylko samochody osobowe, a po obu stronach była droga serwisowa, gdzie mogły ciężarówki jechać. I z tego parkwayu wyjeżdża szybko samochód, który no, niemalże wjechał na mnie, jeszcze zaczął trąbić na mnie, a ja sobie jadę spokojnie swoim pasem. Mnie aż bujnęło, bo chciałem mu zrobić miejsce, ale na prawym pasie też ktoś jedzie. I ta sytuacja wyglądała bardzo niebezpiecznie, bo on tak był na milimetry lusterkiem od, od mojej naczepy. Ale potem, co się stało, to mnie zupełnie zdumiało, bo zajechał mi ten samochód w drogę, zatrzymał się i z miejsca pasażera wyskoczył facet, Murzyn, i zblachał do mnie do okna, że on jest policjantem, a ja uderzyłem w jego lusterko. Ja szybciutko zamknąłem okno w kabinie, wziąłem telefon i zadzwoniłem na policję. Ja nie wiem, kto on jest. Ja nie wiem, czy on jest policja taką blachę policyjną lewą, to se każdy może kupić. Także stoimy na tym korek za nami się robi gigantyczny, bo w Nowym Jorku to zawsze tak działało. Przyjechała policja za parę minut. Yy. No i pytałście, co jest. Ja mówię, że ja się boję, tu jakiś murzyn coś mi wygraża, coś mi pokazuje, mówi, że ja go uderzyłem, a ja tu, ja tu chcę pomóc policji, bo ja się boję tego faceta. A ten murzyn mówi, że jest policjantem. Sprawdzili go, rzeczywiście policja. No i obeszli ci policjanci, którzy przyjęli, dwóch białych policjantów nowojorskich, obeszli moją naczepę, przypatrzyli się, przypatrzyli się lusterków jego autu, powiedzieli, że oni tu nic nie widzą, kazali jechać tamtemu Policjantowi i mnie też kazali jechać i sprawa się rozeszła, ale potem mówię o tym mojemu dyspozytorowi, a on mówi, no masz szczęście, że przyjechało dwóch białych policjantów. Jakby tak przyjechało dwóch czarnych, to byś pewnie dostał mandat i zaraz, zaraz by byli świadkowie, że wjechałeś w niego. Także mówi że, że w, z tego co on wie, to wtedy w policji nowojorskiej były ostre zgrzyty między czarnymi i białymi policjantami, i, i udało ci się, że akurat. Akurat trafiłeś na to, że, że w tej sytuacji przyjechał, przyjechał yy, biały policjant. I na, na koniec dzisiejszej opowieści, bo już widzę, że pół godzinki minęło, opowiem Wam o innej sytuacji. Też lotnisko w Nowym Jorku, jadę na bazę, yy, jadę uliczką taką normalną. Samochody parkują po obu stronach, i w środku się mieszczą dwa samochody, które się mijają. I jedzie przede mną jeden samochód, z przeciwka jedzie drugi, i zatrzymały się na środku. Na poboczu zaparkowane auta, na środku oni dwaj stoją i rozmawiają przez okno ze sobą. Rozmawiał 15 sekund, pół minuty, minutę. Więc żeby zwrócić uwagę, że tu już stoi z tyłu parę samochodów, które nie mogą przejechać, delikatnie trąbnąłem. Moim kenworcikiem klakson skutek żaden, to znaczy gadali następne dwie minuty. Po czym ten facet ruszył, co stało przede mną, rozjechali się, stanął na boku. Jak go wyprzedziłem, zaczął jechać za mną, i pojechał za mną na bazę. Wjechał do środka na naszą bazę, wyszedł z tamtego samochodu. Murzyn, tak na oko, miał może 2 m, 10 cm wzrostu. Był już lekko zamroczony piwem. Trzymał, a może i czymś innym, trzymał w ręce butelkę piwa taką półlitrową, i pyta się, What's your problem, man? A jak go zobaczyłem, to mówię: nie, nie mam, nie mam żadnego problemu. Przepraszam, przepraszam, że ośmieliłem się tam trąb. Więc wziął tą butelkę, którą właśnie dopił do końca, rzucił nią w moją ciężarówkę, walnął mi w drzwi, także mi wgiął trochę blachę w samochodzie, w drzwiach i odjechał. No, zapisałem jego numer telefonu, numer rejestracyjny, zadzwoniłem na policję i mówię, że tu ktoś mi groził, że rzucił we mnie butelką, szklaną butelką, uszkodził mi samochód. No po czym policjantka. Czy policjant, który odebrał zgłoszenie, mówi, no i, no i mówię, to zł, złapać złodzieja, trzeba mu coś zrobić, ale czy jestem pewien, czy jestem pewien, że ja naprawdę chcę to zgłosić? No ja mówię, no po to dzwoni. Ale czy ja sobie zdaję sprawę z tego, jakie są konsekwencje tego zgłoszenia? No nie, to znaczy, jakie są konsekwencje. Będziesz my musieli przyjechać, albo ty będziesz musiał przyjść tutaj do nas jeszcze lepiej, bo my nie mamy kogo posłać. Trzeba będzie napisać protokół. To zajmuje dużo czasu, to jest kupa papierów. Nikt się tym nie zajmie, bo mamy większe problemy niż, niż taki incydent. A nawet gdybyśmy tego człowieka złapali, to i tak go zaraz będziemy musieli wypuścić. Więc jeszcze raz się pytam, czy naprawdę chcesz to zgłaszać? No nie, nie, przepraszam, rozmyśliłem się, nie, nie ma sprawy. Nie chcę tego zgłaszać. Bo, no bo tak to działało. To taki. Tam było tyle morderstw w tym Nowym Jorku, że policja naprawdę nie miała czasu na, na takie głupoty, jak łapanie pijanego murzyna, który rzucał szklanymi butelkami. I myślę, że na tym skończymy dzisiejszy epizod, dzisiejszą historię, bo już nam minęło pół godzinki, a, a ciąg dalszy moich wspomnień będziemy kontynuować jutro. Zatem do zobaczenia w środę. Trzymajcie się. Bye.